Ej, cześć, witajcie, z tej strony Polak26 i witam was w kolejnym odcinku z Beyond Two Souls. Zauważyłem, że spodobała wam się seria, przynajmniej pierwszy odcinek wam się spodobał, bo tak, ja nagrywam już dziewiąty, nagrywam to drugi dzień, a dopiero co wam wleciało 6 godzin temu pierwszy odcinek, także no właśnie, dobra, mniejsza z tym, kontynuujemy i lecimy dalej. Rozstanie. Krótko po koncercie, a przed witamy w CIA, przed naszym szkoleniem wojskowym. No zobaczymy, o co chodzi. Gotowa? Tak. Call? Okej, okay, nagrywam. Skoncentruj się, Jody. Czy któryś z tych przedmiotów wywołuje u ciebie jakieś doznania? Ej, popatrzcie, co tu mamy. Spróbujemy monetę. A. Wzięło pozytywkę. Widzisz coś, Aiden? No, jeszcze raz. Dziękuję, jest piękna. Otwórz. Co to jest? Czy tam był Nathan? Co za dziewczynka? Żeby to była... Wszystko dobrze? Jody, jak była mała? Być może. Tak, tak. Nic mi nie jest. Zobaczyłaś coś? Widziałam dziewczynkę. To jej pozytywka. Laura. Tak? Nathan? Okej, okay, przekażę. Nathan? Przyszedł jakiś Ray Clayton do ciebie. Podobno ty wiesz, o co chodzi. Tak. Zaraz będę z powrotem. Ray Clayton. A to nie jest ten pajac CIA? Dobra, wstańmy. No. Widać, Jody jest niewzruszona. O, możemy pogadać z Colem. Trochę mi się śpieszy. Mam dziś mnóstwo nauki. Nathan ostatnio narzeka, że dostaje złe oceny, ale trzyma mnie tu, a przecież powinnam się uczyć. To z nim powinnaś o tym porozmawiać, księżniczko. Jestem głodna. Zrobimy przerwę? Też bym coś zjadł. Musimy gdzieś wyciągnąć Nathana. Do restauracji. Mam dość żarcia z kantyny. Czy Nathan ostatnio... jakoś... nie zachowuje się dziwnie? Próbuję teraz znaleźć fundusze na laboratorium. Może właśnie tym się teraz martwi. Znasz go. A kim jest gość, który przyszedł do Nathana? No nie wiem. A kiedy wróci? Spokojnie, księżniczko. Za chwilę będzie. No dobra. Chyba nam nie masz nic więcej do powiedzenia. Możemy sobie usiąść, chociaż nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens. No nie. Możemy tylko usiąść, chwilę odpocząć. Dobra. W takim razie przejdźmy się jeszcze po pokoju. Zobaczmy, czy możemy czegoś tutaj użyć. O, tutaj możemy usiąść. Ale... Jody może tylko spojrzeć w komputer, chyba nic za bardzo nie może zrobić. A czy ewentualnie może coś zrobić... Aiden, żeby ich podsumować? Słuchaj. O. Ona jest jeszcze za młoda, potrzebuje więcej czasu. O. Nie. O co chodzi? Muszę zabrać ją ze sobą dzisiaj. Takie mam rozkazy. Chryste, przecież to jeszcze dziecko. Mój asystent i ja to jedyna rodzina, jaką ma. Ona sobie z tym wszystkim nie poradzi. Posłuchaj.
Dawkins, ja ciebie rozumiem. Naprawdę, uwierz. Ale rozkaz to rozkaz. Przyprowadź ją, albo ja to zrobię. O kurczę. No nieźle. Jody, mógłbym cię prosić? No to nieźle, nieźle. Coś jeszcze tutaj możemy zrobić, czy już musimy wyjść? Chyba, że musimy wyjść. No dobra, to idźmy, bądźmy posłuszni, idźmy do nich. Okej. O to, o co chodzi, Nathan? Coś się stało? Jody, to jest Ryan Clayton z CIA. Agencja chce, abyś przeszła szkolenie wojskowe w bazie w Camp Perry. Ryan będzie twoim opiekunem. Musisz z nim iść, Jody. Dzisiaj. A co z naszymi badaniami? Pracujemy nad nimi razem. Przykro mi, Jody. Tak musi być. Błagam cię, Nathan. Nie pozwól, żeby mnie zabrali. Ej, Jody, zrozum. Tak musi być. To jest dla ciebie naprawdę niepowtarzalna okazja. Powiedz temu agentowi, żeby spierdalał, bo ja na pewno się nigdzie nie wybieram. Jezu, słuchaj, panienko. Mam gdzieś twoje żałosne, szczeniackie fochy. Jasne? A teraz przestań już histeryzować, zamknij buzię i rób, co każą starsi. Obrazimy go? Wiesz co? Spierdalaj. No, idziemy. Chodź tu. O, i się Jody wtórzyła. Jody, przestań w tej chwili. Aj. Zrób to dla mnie. Kurczę. Jody musi opuścić bazę najwidoczniej i rozstać się z Nathanem i... Pójdę po swoje rzeczy. Kolem. Po raz kolejny traci osoby, na których jej zależy. Tylko te niezbędne. Kolejne rozstanie wszystko w jej życiu. Ci zapewnimy. Najpierw rozłąka z przybranymi rodzicami. Czy może przybrany ojciec nie był dla niej tak jakoś stricte ważny. Co bardziej przybrana matka. Ale fakt faktem, kolejne rozstanie. Kolejna rozłąka. Na bardzo długi czas. Dobra, weźmy torbę. No i zacznijmy się pakować. Co tu możemy zabrać? Ja coś mogę? O, rysunek. W sumie, czemu nie? Weźmy go ze sobą. Czy coś tu jest jeszcze takiego do zabrania? Co tu jest? Zdjęcie. Kurczę. Ja bym je Aj, nie chciałem, żeby je Jody podarła. Aj. Chciałem, żeby je wrzuciła do torby. Chyba źle kliknąłem. No dobra. Dobra, mniejsza z tym. Czy coś jeszcze tutaj jest takiego do zabrania? Tutaj może coś? Misia? No, w sumie? Czemu nie? Ulubiona zabawka Jody, jeszcze od najmłodszych lat.
Co jeszcze? Może z łazienki coś? Mogę tam wejść w ogóle? Kurczę, jak ja nie umiem chodzić na padzie, to jest po prostu porażka. Owszem. Jakieś kosmetyki, takie wiecie, najpotrzebniejsze przybory. Okej. Coś jeszcze tutaj może jest? Takiego, co będzie nam potrzebne? O! To zdjęcie raczej na pewno. Weźmy ze sobą kola i... innej pena. No i to chyba będzie wszystko z tego miejsca. Chyba nic więcej nam się nie przyda. No dobra, to wyjdźmy. Coś jeszcze mam tutaj do zabrania? Ej, to wygląda tak, jakbym miał coś jeszcze zabrać stąd. Pytanie tylko co? Ej, kurczę, to jest takie dziwne teraz. Myślałem, że już mogę wyjść. Czyżby było coś jeszcze, co mamy zabrać? Czy ja czegoś nie zabrałem, o czymś nie wiem? Jodie może usiąść i płakać co najwyżej, ale no nie wiem, czy to jest jakieś rozwiązanie na ten moment. A, szafa. Jakieś ubrania. Okej, dobra. Teraz już rozumiem. Może teraz coś jeszcze. Zmienimy się na... A możemy jeszcze demolkę zrobić. Teoretycznie. Wykazać swoje niezadowolenie. Coś jeszcze tu mam zniszczyć, zrobić? A tutaj nikogo nie ma, więc raczej mają to w nosie, czy coś tu robimy. Aj, mogę wyjść? No dobra, to chyba czas na wyjście z tego miejsca. Dobra, dopinamy torbę i wychodzimy. Nie martw się, wszystko się ułoży. Szlach. Będę za tobą tęsknił, księżniczko. No, pożegnanie z Kolem. Odwiedzę cię najszybciej, jak się da. Możesz na mnie liczyć. Wiesz o tym, prawda? Zawsze będę z tobą. Chodźmy już. Niestety, to już jest chyba czas rozstania.
między Colem a Nathanem a Jody. O, niestety. No dobra, kolacja. Kolejny rozdział. No, poprosimy. Co się w tym wydarzy? Cześć, tu Ryan. Ryan! A czy dostałaś mojego maila? Jakiego maila? Wysłałem ci go 3 dni temu. Aiden chyba zniszczył laptopa. A czego dotyczył mail? Kolacji dzisiejszej w restauracji. Nie, nieważne, już za późno, więc może innym razem. Rany. Cholera, przykro mi, ja... Słuchaj, a może wpadniesz do mnie na kolację? I tak chciałeś obejrzeć moje nowe mieszkanie, więc... Jasne, ale... Może tak na 8? Okej, to ja wezmę jakieś dobre wino. Na razie. Czy Jody przed chwilą nie obraziła Ryana, a teraz mawia się z nim na kolację? Czy ja dobrze widzę? Czyli jakaś relacja między nimi się musiała zmienić w tym międzyczasie. Wiem, dlaczego zepsułeś mi komputer. Chodzi o spotkanie z Ryanem. To nie jest twoja sprawa, Aiden. Robię, co chcę. Pieprz się. Pieprz się! Znów ta sama śpiewka. Nie jestem twoją własnością. Mam prawo spotykać się z kimkolwiek tylko chcę. To moje życie. Słyszysz, co ja kurwa mówię? To jest moje życie. Wiesz co? A ja akurat bardzo lubię Ryana. Jest uroczy, jest błyskotliwy, zabawny. O, Jody, a dopiero co przed... Coś do niego czuję. Przed chwilą go obraziłaś. Jakie kobiety potrafią być zmienne? Tak, dobrze pamiętam, co się stało w parze. Dzięki kurwa za przypomnienie! Ryan taki nie jest! Dobra. No dobra. Jest 7. Mam godzinę na gotowanie, posprzątanie, zrobienie się na bóstwo. Świetnie! Od czego zacznijmy? Może od sprzątania? Książki. Idziecie na regał. No to odłóżmy je. Z której strony muszę podejść? Dobra. No i super. Tutaj. Okej, okay, co jeszcze? Co jeszcze? Tu jakieś śmieci kolejne. Ubrania. Dobra, brudne ciuchy idą do kosza w łazience. No, niezły bałagan, Jody. Czy coś jeszcze? Aiden! Dobra. No, już jest parę minut po. Także, no, jeszcze chwila. No tak, gry pod półkę. Czemu nie? Przestań, Aiden, jesteś taki nieznośny. Jakieś śmieci? Jasne. Kosz jest w kuchni.
Okej. Okay. O mój Boże. No to do kosza. O Boże, kolacja. Spoko, na pewno coś się znajdzie w kuchni. O, książka kucharska. Muszę czy ja dobrze znaleźć widzę? Coś, co można przygotować w godzinę. Z tego, co mam w lodówce. Wołowina? Wygląda nieźle. I chyba nie jest trudne. Dobra, dalej. Kurczak curry z pieczonymi warzywami. Trochę to zajmie czasu, ale chyba dam radę. Pizza na telefon. W sumie to nie będzie jakieś wykwintne danie, ale chociaż nie pobrudzę kuchni ani nic, to jakieś wyjście. A to Jodie by wybrała, mnie interesuje. Dawaj. Zdecyduj się, dziewczyno. A, czyli tutaj nie będzie tak. Tutaj musimy wybrać. No to weźmy tak, tego kurczaka. Przyrządzony po domowemu? No co, będzie mu smakować. Jeśli tylko tego nie spieprzę. No dobra. To w takim razie chodźmy do lodówki. Zobaczmy, czy mamy to wszystko w lodówce. Dobra. Wygląda na to, że kurczak też jest w domu. Dobra. Jeden nam próbuje pomóc, czy przeszkodzić w tym momencie. A, no tak, cebula. Józy. Dobra. Tu warzywa już mamy. I otwieramy opakowanie. Co teraz? Dobrze mi idzie. Dobra, co tutaj mamy? Jakaś patelnia, może coś? Czy czym to mam ugotować? Zrobić? Chciałem podejść do tej książki. Co ty chcesz, Jodie, zrobić? Weź na się zdecyduj. Halo? Jodie? O co ci chodzi? Mało czasu mamy. A, dobra. Musimy sobie podstawić krzesełko, bo ten nie jest bardzo wysoko. Dobra. A, nie patelnia. Będzie do piekarnika chyba. A mamy możliwość więcej, a mamy możliwość jakby przeprawić. Może sól? Aj, ja chcę, ale ja chcę tą sól. Dobra. Imbir? Imbir. Podobno to jest afrodyzjak. Nie ma go w przepisie, ale... Może dobra, troszeczkę. W końcu każda pomoc się przyda. Może tak odrobinkę. Dobra. Y przerywamy. Dobra. I wkładamy do piekarnika. No to do piekarnika. Uruchamiamy. Dobra. Cholera. Przyszedł.
przyszedł wcześniej. Już idę! Tutaj? Tak. Nikogo nie ma. Słuchaj, marnujesz swój czas, Aiden. I tak spotkam się z Ryanem. Dobra. Musimy... Aiden za wszelką cenę próbuje nam przeszkodzić. No dobra. To może niech się Jody pójdzie wykąpać. W końcu, prawda, musimy się przebrać, wykąpać. Wiecie, o co chodzi? No tu Jody ma się zrobić nabóstwo. Nie znam się na tym, ale... Może to o to chodzi. Zakręcamy wodę, tu mamy ręcznik. Bierzemy. I się wyciera. Dobra. Pasuje. No to otwieramy szafę. No standardowo bieliznę. I w co jeszcze się nasza Jody ubierze? Oto jest pytanie. W co mam się ubrać? Złamana ponętna elegancka. Może ponętna? O co tu chodzi? Cześć, Ryan. Czekałam na ciebie. A niech będzie. Ostro. Zobaczy mnie z nieco innej strony. Możesz dać sobie spokój, Aiden? Dobra. Ta randka odbędzie się. I koniec. Okej, okay, co jeszcze tutaj możemy zrobić? Co jeszcze? Moment. Dobra, tu już widzę, że jest naszykowane wszystko. Jeszcze coś musimy zrobić? Może jakaś zastawa na stół? O właśnie. Czech. Jak tam nasze jedzenie? Możemy to już zobaczyć, wyjąć coś? Możemy z tym zrobić? Za chwilę ósma, czyli zaraz powinien przyjść Ryan. Pytanie, czy my musimy jeszcze coś zrobić, czy też nie? Świeczki. Będzie tak romantycznie. Tak, to bardzo śmieszne, Aiden. No to raz jeszcze. Okej. Okay. Wow, ale to romantycznie. Czy coś jeszcze na przykład musimy zrobić, nie wiem, w tych okolicach? No jest za 10, fakt. Wyluzuj, Jody. Dobrze, uspokój się, nie ma co panikować. Wszystko będzie dobrze. To wstajemy. Może w łazience coś mam jeszcze do zrobienia, ewentualnie.
A owszem, owszem. Żeby, nie, może nie, może Jody będzie się malować czy coś? Jezus, Aiden. Ty nic nie rozumiesz. Dobra, co tutaj jest? Okno. Czyżby Jody właśnie go wypatrywała? Najpewniej tak. Co tu mamy? Łazienkę. Coś w niej możemy zrobić? Chyba niekoniecznie. No powiem szczerze, nie wiem co teraz możemy zrobić dalej, tak szczerze mówiąc. Oho, Aiden pozmieniał godzinę, żebyśmy się pogubili na pewno. Pytanie, czy ja mam coś jeszcze do zrobienia, czy mogę, nie wiem, gdzieś usiąść, coś zrobić? Kurczę, powiem wam szczerze, trudne to jest, trudne, dziwne. Nie wiem, ile mam czekać jeszcze. Może czas szybciej minie? Aż telewizja? Aha, mogę po prostu wyłączyć. Dobra. Włączmy telewizję i zobaczmy, czy można coś z nią jeszcze zrobić innego. Jakaś walka. A, już rozumiem, co chodzi z tym B. Możemy wyłączyć po prostu telewizor tylko i wyłącznie. Dobra. Rozumiem. Dobra, to wiecie co, ja zrobię cięcie, poczekam aż coś tu się więcej zadzieje, bo nie wiem, więc znajdę jakiś punkt jeszcze. O, dobra, zmywanie. To nie wiem, kiedy może przyjść, tak szczerze mówiąc. Kiedy tu się może coś więcej takiego, nie wiem, wydarzyć, co... nie wiem. Będzie na tyle istotne, żeby wam pokazać po prostu. Chyba, że jako Aiden możemy coś zrobić w tym momencie. No, nie bardzo mogę się na niego w tym momencie nawet przełączyć, jak mam być szczery. Poszukajmy, czy jest tutaj coś do zrobienia. Może Aiden gdzieś na psociu i musimy to jeszcze posprzątać. O, a co tu możemy zrobić? Możemy jakieś, nie wiem, światło przygasić, czy coś w tym stylu? Powiem szczerze, że teraz chodzę bez celu, bo nie mam za bardzo pojęcia, co tu się może jeszcze wydarzyć. O, jest Iraja. Dobra. Zobaczymy, co on na nasz strój powie. Aiden, zachowuj się. To dla mnie bardzo ważne. Tak, tak, oczywiście. Aiden na pewno będzie psocił w trakcie. Cześć. A Chateau Margaux 2001? No, sprzedawca zachwalał ten rocznik. Brzmi super. Okej. Nie no, proszę. Siadaj, a ja pójdę po jakiś korkociąg. Gdzie możemy znaleźć jakiś korkociąg? No, najpewniej w łazience. Znaczy w łazience. W kuchni. Boże. Fajne mieszkanie.
Aiden. No i znowu psoci. Tak, dzięki. Aiden. Do kurwy nędzy. Dobra. Pozamykane. No to łapmy się za ten korkociąg. Weźmy kieliszki i chodźmy do Ryana. W takim razie, gdzie on się znajduje? A, tam jest. Dobra. Otworzyć? Nie, nie, nie trzeba. Okej. Okay. Wino rozlane. Więc co tu się jeszcze wydarzy? Za twoje mieszkanie. Za moje mieszkanie. Długo tu mieszkasz? Kilka tygodni. Mieszkanie załatwiła za mnie agencja. Meble, wszystko, więc... W sumie to pierwsze. A ty, Ryan, gdzie mieszkasz? O, a w domku za miastem. Mały, ale przytulny, cicho, z ogrodem. O Jezu. Nie przejmuj się, to... Aiden wygłupia się, po prostu ignoruj go. Powinnam sprawdzić. Może pójdę sprawdzić to z kolacją, bo to gotowanie to zupełnie coś nowego. Pomóc ci? Nie, 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 nie trzeba, ale możesz mi dolać trochę wina. Okej. Oj, Jody chyba nie jest zadowolona z tego, co Aiden tutaj wyprawia. Ale zapach? A, to kurczak curry z pieczonymi warzywami. Przynajmniej coś takiego miało wyjść. A ja nie wiedziałem, że gotujesz. Pycha. Super, cieszę się, że smakuje. Pracujemy razem już jakieś, ile? 2 lata. A ja nic o tobie nie wiem. No tak, Aiden będzie za wszelką cenę... A twoi rodzice, czy ty widujesz ich? Chciał przeszkodzić nie. im. Nie, oni... I chyba... Może odpuśćmy już trochę. To jest moja odmienność. Zobaczymy, co tutaj będą mieli nam do powiedzenia. Jody wraz z Nathan i Colem mnie wspólnie wychowywali. Ryanem. Nauczyli mnie kontrolować Aidena. Pomogli mi też zaakceptować siebie. Nie zawsze było łatwo, ale robię postępy. Czy Nathan wyjaśnił ci naturę twojej więzi z Aidenem? Nie. Nie zupełnie. Dowiedzieli się dość dużo na temat infrawymiaru. Ale niewiele wiedzą o Aidenie. Chyba nawet sam Aiden nie wie, kim lub czym jest. Czy on jest tu teraz i słucha nas? Tak. Cały czas jest przy mnie. A ty jak? Masz tu jakąś rodzinę? Nie. Nie, moi rodzice mieszkają w Oregonie. Raczej rzadko się widujemy. A czy ty... Jesteś żonaty? Masz kogoś? Nie, nie. To znaczy, tak byłem. Ale teraz jesteśmy już w separacji od 2 lat. Cóż, nie udało się. To znaczy, my po prostu nie pasowaliśmy.
każdy z nas poszło w swoją stronę. A ty? Jesteś z kimś? Nie. Mama Aidena, więc... Pytam o kogoś z tego świata. Wiesz, Aiden zawsze... On zawsze odstraszał ludzi. A może to jednak ja. Może jestem... zbyt dziwna, żeby się mną zainteresować. Jesteś wyjątkowa, Jodie. Aiden nie ma tu nic do rzeczy. A w sumie, skoro to jest randka? Cóż tu się jeszcze wydarzy w takim razie? Ryan, przestań. Proszę. Jodie, co się stało? Przepraszam. Czyżby... Przepraszam, to nie twoja wina. Czyżby Aiden po raz kolejny przypomniał... Coś okropnego mi się przypomniało. Czyżby Aiden przypomniał Jodie właśnie o sytuacji w barze, która miała miejsce, kiedy Jodie była jeszcze dość młoda i zbuntowała się? Chyba tak. Chyba to jest jedna chyba możliwość. To omal nie zgwałcili tak naprawdę Jodie. Gdyby nie Aiden, tak naprawdę mogło być wtedy cienko. No ale dobra. Dobra. W takim razie dzięki wam wszystkim za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie do mnie, polecam, łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie wszystkim, cześć.